Are you staying in Poland or England? In Sheffield. Do you have still family in Poland? Parents, sisters, uncle, aunts, things outside, yeah. How long you live in England? 5.5 years. I am from Warsaw. Whereabouts are you from? From a small town in the southwest in the mountains, Cieplice Śląskie. What are differences about England and Poland? Yeah, they always say, well, the weather, and I can confirm that. And it's different food and different ways in which people interact and how teeny tiny differences and how things work. But sometimes they can become big differences. What do you miss about Poland? My family, some food items I miss. Some TV shows and things, although I can get that on the internet. And I guess I miss, the language and being surrounded by the language. So I barely use Polish these days. So. A tutaj rodzeram w okolicy, tak? Znaczy, u mnie to jest trochę śmiesznie, bo ja pracuję w Sheffield w tygodniu. Przyjeżdżam do Sheffield w poniedziałek rano, a potem w piątek wieczorem wracam, bo w weekend jestem w Birmingham z tą, bo tam moja druga połowa mieszka, że tak się wyrażę. Także jestem pół na pół. No. A ty tutaj w okolicy rezydujesz? Ja mieszkam na Romacz. Kojarzę. Przyjechałam tutaj z moim bratem, moją mamą. Bo mój tata wcześniej przyjechał, pierwszy. Ja przyjechałam z mamą i z bratem. Brat tutaj. Starszy czy młodszy? Młodszy. Ma 5 lat. Wow. Dopiero. A ja będę mieć w marcu 14. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Nie, fajnie. Jak ci się Anglia podoba? Jak w ogóle znałaś angielski zanim przyjechałaś? Czy... Tak, trochę w Polsce się uczyłam. Czy ja ten, ja... No nie no, jak przyjechałam, to owszem, ja filologię angielską studiowałam. Byłam w Stanach wcześniej i tak dalej, więc to nie był problem z językiem, ale to był trochę szok. Z jedzeniem, z ludźmi, z rozmowami i tak dalej. Także teraz bym nie chciała gdzie indziej mieszkać. Well, thank you very much for the opportunity. Bardzo dziękuję, bardzo mi się fajnie rozmawiało.